Cześć! Dziś bardzo prosta bombka z Mikołajem. Zaczynam od oszlifowania bombki styropianowej papierem ściernym. Następnie maluję całość podkładem, a kiedy podkład wyschnie, maluję białą farbą akrylową. Podkład poprawi przyczepność później nakładanych preparatów i zamaskuje troszeczkę strukturę styropianu. Serwetkę rozwarstwiam, następnie cienkim pędzelkiem zamoczonym w wodzie obrysowuję wzór i wyrywam go. Takie postrzępione brzegi jest dużo łatwiej wtopić w tło. Ponieważ na kuli klei się trudno, staram się podzielić wzór na małe elementy, dlatego że im mniejszy element, tym łatwiej jest go przykleić bez zmarszczek. Serwetkę przyklejam klejem do dekupaż. Kleję pociągnięciami pędzla od środka ku brzegowi serwetki. Kiedy klej wyschnie, lakieruję bombkę 2 lub 3-krotnie, następnie przecieram papierem ściernym. Powtarzam to kilka bądź kilkanaście razy w zależności od potrzeby. Chodzi o to, żeby serwetka była wtopiona idealnie. Teraz czas na pastę śniegową. Nakładam ją szpatułką na dół bombki, a następnie patyczkiem do szaszłyku będę nakładała na choinki. Kiedy mój śnieg jest już suchy, smaruję go klejem, a następnie posypuję białym brokatem. Patyczek usuwam, w jego miejsce wkręcam zawieszkę. Ostatni etap to przyklejenie kokardy. Ja używam do tego kleju na gorąco.
kolor wstążki i dobieram spośród kolorów występujących na bombce. Wtedy mam pewność, czy wszystko będzie do siebie ładnie pasowało. Gotowa bombka wygląda tak. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania kanału.